bez produkcji energii wszystko się rozłoży. Nie będziemy mieli prądu elektrycznego, nie będziemy mieli lodówek, nie będziemy mieli możliwości podróżowania. Jeżeli pan będzie chciał przelecieć samolotem z Warszawy na Wyspy Kanaryjskie, to pan będzie miał rodzaj kartek na CO2 i odliczą panu te bony od ilości kilometrów, które pan samolotem przeleciał, prawda? Pan również te bony CO2 będą panu odliczane od benzyny, które pan zakupi. Nie tylko podatek pan zapłaci, ale jeszcze oprócz tego będzie taki system kartkowy dotyczący całej produkcji energii. To doprowadzi do stagnacji na całej cywilizacji. Jest to ogromne zagrożenie. Mocne słowa profesora Zbigniewa Jaworowskiego. Zamach na cywilizację, będziemy mieli bony na energię. Cieszę się, bo również widzę, że państwa ten temat zainteresował. Krzychu napisał: klimat się ochładza i ociepla cyklicznie. Gdy miałem urodziny w lutym, to było zimno, a teraz jest ciepło. Niewykluczone, że za pół roku znowu będzie zimno. A jeszcze jeden słuchacz, który się nie podpisał niestety. Ma być kolejna zimna wojna między wschodem a zachodem. To się ochłodzi. Będziemy kontynuowali tę wymianę poglądów. W studio w Łodzi jest profesor Krzysztof Kożuchowski, dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, ale zanim skomentujemy wywiad z profesorem Zbigniewem Jaworowskim, posłuchajmy jeszcze jednego komentarza ekologicznego w formie muzycznej. Jan Kaczmarek i koledzy z kabaretu Elita w starodawnym trochę, ale niezwykle wspaniałym utworze ekologicznym. Profesor Krzysztof Kożuchowski, dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, jest z nami w studio Polskiego Radia właśnie w Łodzi. Panie profesorze, no tak jak słyszeliśmy, mocne słowa profesora Zbigniewa Jaworowskiego, ale postarajmy się jakby rozebrać to od strony naukowej. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że emisje CO2 produkowane przez człowieka nie mają wpływu na efekt cieplarniany i nie mają wpływu na zmiany klimatyczne na Ziemi? Pan profesor Jaworowski przedstawił bogaty swój dorobek, który oczywiście trzeba docenić, ale jego wnioski czy konkluzje ostatecznie wydają mi się troszkę przesadzone. Wyraźnie takim można nawet nazwać antyekologiczne. Powiedział, że człowiek właściwie nie psuje przyrody, nie zmienia klimatu, tym bardziej, że tylko naturalne czynniki kształtują nasze środowisko. Nigdy w historii, w przeciwieństwie do różnych oziębień i ociepleń klimatu, nie zdarzyło się jeszcze tak, aby cały, czy prawie cały, znaczną część nagromadzonego zapasu paliw kopalnych zamienić w dwutlenek węgla i wpuścić do atmosfery. Dopiero człowiek od XIX właściwie wieku, a głównie XX wieku, to uczynił. Mamy już perspektywę wykończenia zapasów paliw kopalnych, ropy naftowej, później węgla. Także w przyrodzie jest to zjawisko dotychczas niespotykane. Oczywiście pan profesor Jaworowski ma rację, że ocieplenia i oziębienia miały miejsce wielokrotnie w historii Ziemi, ale tego typu czynnika jeszcze nie było. Także tu trzeba też może to wyraźnie podkreślić. No tylko, że pan jeszcze, profesor... Przepraszam, tak, proszę. Jedna uwaga tutaj w ramach takiej drobnej dyskusji z profesorem Jaworowskim, który wymienił 4% CO2 przez człowieka emitowane. To jest te 4% całości obiegu dwutlenku węgla naturalnego w atmosferze. To oczywiście prawda, ja bym powiedział, że 5%, wszystko jedno. Ale profesor powiedział, że słońce jest czynnikiem decydującym o zmianach klimatu, ale już nie dodał, że 1% wahania energii słonecznej są obserwowane i tylko ten 1% wystarczy do tego, aby klimat się zmienia pod wpływem czynników solarnych. Także tutaj patrzenie na to, co dużo, co mało, co 1% znaczy, czy dużo, czy niedużo, jest dosyć takie ryzykowne. No ale to jest zasadne pytanie, panie profesorze. No, skoro nie człowiek, jak mówi pan profesor Jaworowski, skoro nie słońce, jak pan mówi, bo słońce jeszcze mniej wpływa na zmiany klimatyczne, to co? To co? To znaczy, co ma zrobić przeciętny człowiek, który słucha tych wszystkich opinii, ma mętlik w głowie, a jednocześnie no, zauważa gołym okiem jakieś tam zmiany? Czy my w ogóle jesteśmy w stanie doprowadzić do jakiegokolwiek porozumienia między naukowcami? tej dziedzinie? Ja sądzę, że takiego porozumienia ostatecznego nie będzie. Tutaj z pewnością różne interesy, różne doświadczenia i różne możliwości nawet poznawcze na to się składają. Ja sądzę, że powinniśmy się trzymać faktów. Klimat się ociepla i nie ma na razie jakichś prognoz, które by powiedziały, że to ocieplenie wkrótce się zatrzyma i nadejdzie powiedzmy ta epoka lodowa, o której tam profesor Jaworowski też wspominał, że była kiedyś przepowiadana. I to są fakty. Jeśli chodzi o przyczynę, to jest taka kwestia już troszkę filozoficzna, bo przyczyny mogą być różne, mogą działać jednocześnie, obie mogą się znosić i tak dalej. Ale to nie jest do końca przyczyna, to nie jest do końca sprawa filozoficzna, bo jeżeli przyjmiemy to założenie, o którym mówi nam ONZ, o którym nam mówi Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatycznych, jeżeli przyjmiemy założenie, że to człowiek jest głównym sprawcą i głównym winowajcą tego, co się dzieje w tej chwili na Ziemi, i że to, co się dzieje na Ziemi, zmierza ku katastrofie planety, no to z tego wynikają bardzo poważne wnioski dotyczące sposobu przeciwdziałania temu, prawda? To nie jest tylko filozofia. No z tym słowem katastrofa bym tutaj dyskutował. Profesor Jaworowski bardzo słusznie wskazał te ciepłe, przyjemne okresy. Nie od rzeczy były one nazwane optimami klimatycznymi. Trochę się o tym już nie mówi. Jak ciepło, to optimum. No w tej chwili to optimum może się nadmiernie rozwinąć i te wszystkie zdarzenia, które w historii miały miejsce, przebiegały bardzo łagodnie, w sposób naturalny. Były to wieloletnie, czy trwające wiele, nawet tysięcy lat zmiany, mogą nastąpić w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu maksimum lat i gospodarka, szczególnie skomplikowana współczesna cywilizacja, może nie dać sobie rady z tą gwałtowną zmianą, zwłaszcza, że zaludnienie Ziemi jest już olbrzymie i być może jeszcze trochę. Ale niech pan konkretnie powie, no co takiego wielkiego by się stało, gdyby temperatura, trzymajmy się Polski, wzrosła o 2 stopnie na przykład? Co by się tak, dlaczego byłoby to złe? No, dobry przykład. No, pewno katastrofy by wielkiej nie byłaby, byłyby wielkie kłopoty. Tutaj mi przychodzi na myśl właśnie prognoza plonów ziemniaka, bardzo popularnej w Polsce uprawy podstawy hodowli i przemysłu spożywczego. Plony ziemniaka przy wzroście temperatury właśnie prognozowanej tam 2 czy 3 stopnie będą stanowiły 30% plonów obecnych. I to jest raczej pewna prognoza. No, trzeba będzie zamiast ziemniaków uprawiać kukurydzę, może jakieś inne ciepłolubne uprawy. No, niech pan zapytajmy rolników, co oni na to. No jak mają zrezygnować z uprawy ziemniaka? Tu oczywiście pojawia się kolejne pytanie, bo może to nam się opłaca, że rolnicy powinni się przestawić na produkcję kukurydzy i na przykład uprawę wina, prawda? Może wino kiedyś było uprawiane w Polsce właśnie w czasie tego optimum średniowiecznego, tam koło Zielonej Góry, a nawet i podobno koło Elbląga winnice były. No oczywiście można zmienić sposób gospodarki, ale to pamiętamy ostatnią transformację ustrojową, prawda, jakie to koszty spowodowało i jakie różne kłopoty. No ale tutaj mówimy, po drugiej stronie jest ta liczba podawana przy okazji protokołu z Kioto, ta suma 45 bilionów dolarów, które mają zostać wydane na zwalczanie skutków zmian klimatycznych. Pytanie jest rzeczywiście, czy warto te pieniądze wydawać, pana zdaniem? Czy to jest, czy lepiej powinniśmy, no jest pewnie znany panu statystyk duński, dosyć słynny na świecie, Bjørn Lomborg, który twierdzi, nie, są znacznie ważniejsze rzeczy dla człowieka, rozwój edukacji, walka z AIDS-em, walka z malarią, rozwijanie, nie wiem, dostępu człowieka do wody na pustyni. Natomiast zmiany klimatyczne to jest coś, do czego powinniśmy się raczej przystosować, a nie próbować im przeciwdziałać, bo i tak nam się to nie uda.